Skąd powstał ten pomysł na taki film? Dobrze pamiętam, kiedy powstał, bowiem w pięknym ośrodku na Pasieczka w Poszczelnickach. To nie jest kryptoreklama, nie? Organizujemy jeden kurs, który ostał się z czasów bodajże od lat 60. Tamte kursy teatralne, teraz się to nazywa teatralno-filmowe, odbywają. I taki piękny sierpniowy wieczór siedzieliśmy z Ludkiem na tarasie. I wpadł mi do głowy pomysł, że organizujemy w zasadzie te igrzyska sportowe, że ludzie produkują się na różnych mistrzostwach. A pani Ludzka jest bardzo zawodna. Tak jest. Czyli patrzę na Ludka, na jego wspaniałe oko, które widzi miękkości, które widzi czasem naprawdę niuanse. To u niego bardzo cenię. Próbował zaproponować coś takiego. Jak się zapalił, no myśleliśmy, że to będzie taka zabawa na 2 lata. Max. No a wyszło z tego 4,5 roku żmudnej pracy. Z mojej strony, jeśli chodzi o produkcję, z ludzkiej strony o kamerę, o kręcenie, o cięcia. Było to wyzwanie, bo przyznam się, że z filmem to za bardzo nie miałem doświadczenia przed tym, ale lubię takie wyzwania. I po prostu udało się to dociągnąć do końca, co mnie bardzo cieszy. Czyli rozdíl hodně velký, jak jste říkal, je tam začátek a konec. To znamená, že tam je třeba všechno mít připravený, všechno musí být tip-top sedět a každý moment rozhoduje, když pozdě zapne kamera, tak není start nebo konec, cíl, a taky se to stalo párkrát. A na té Ukrajině tam zase člověk sbírá materiály a teprve potom posléze z toho něco vlastně vytváří. Když to u toho sportu je ten scénář, jak říkáte, dramaturgicky jasně dál. Tam třeba být gotovosti od razu, pravda? Třeba být tady a teď rychle. Sportu cieszyńskiego, szczególnie załciańskiego, sięgają czasów austriackich. Sport polski ukonstytuował się w okresie międzywojennym w związku z powstawaniem polskich organizacji. Od Bogumina po, powiedziałbym, Pomosty, w każdej wsi był klub sportowy, szczególnie piłkarski. Po tych latach 50., kiedy te polskie organizacje sportowe zostały, bym powiedział, zlikwidowane, inicjatywa sportowa przeszła do jedynej polskiej organizacji, która tutaj działała, mianowicie do Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, gdzie działała sekcja sportowa. Przebadał i mówi tak do mojej mamy: proszę pani, tam się nic nie da zrobić z tym. Ten typ tak ma. Najpierw zrobi, a później pomyśli. I to jest ta cecha właśnie szermierza. Słuchajcie, na pewno bym był kiepskim szachistą, nie wiem, koszykarzem, bo w szermierce trzeba przeciwnika oszukać. I najpierw trzeba go trafić, a później pomyśleć, jak to zrobić. I to jest ta cecha szermierza. I wydaje mi się, że to jest... No, trzeba mieć jeszcze to szczęście, oprócz uprawiania sportu, trafić na swoją dyscyplinę sportu. Ja miałem to szczęście, że trafiłem. Mi bardzo odpowiadało i taka była prawda, że ja najpierw trafiłem, a później dopiero pomyślałem. Przecież widzieliście Państwo te filmy Zorro, prawda? Jak ten Zorro temu grubiemu ten Z na tym brzuchu tam wycinał. Przecież ja stoję i myślę, Jezu, gdzie ja będę trafić? A może tak? Nie. A może to tu? Nie. Zaraz. Słuchajcie, to trzeba ułamek jedną tysięczną trafić i cieszyć się z trafieniem. Gorzej jak on trafił.